pięknie jest nad tym Jeziorem Turawskim, prawda? To prawda, widok był niesamowity. Witamy Państwa w programie Opolskie o poranku, 7 na zegarze. Witamy Państwa 22 kwietnia, w piątek weekendu, a piątek to weekendu początek i to niezwykłego weekendu. Bo dni Opola, proszę Państwa, przed nami. Witają Państwa Iwona Tokarska i Paweł Peclik. A co dzisiaj przygotowaliśmy, Pawle? Oj, będzie się działo. Na początek będzie hip-hopowo, będą w naszym studiu tancerze, później radiowców zaprosiliśmy również. Którzy dzisiaj obchodzą 59. urodziny. Także będziemy mieli okazję do tego, żeby porozmawiać, kto też taki może znany i lubiany wykształcił się w tym radiu. A na końcu ja dowiem się, ile tkanki tłuszczowej jest w moim ciele. Trochę się tego obawiam, ale może nie będzie tak źle. Bo porozmawiamy o projekcie studentów z Nysy od XL-ki do modelki. A imieniny dzisiaj obchodzą. Już mówię. Dominik, Gaja, Leon, Teodor, a z tych imion bardziej nietypowych, Agapit i Gajusz, wszystkiego najlepszego. Zachęcamy Państwa do wysyłania pozdrowień i życzeń tym osobom. Można to zrobić wysyłając takowe na naszego maila opolskieoporanku@tvp.pl lub w formie życzliwego SMS-a pod numer telefonu 605-605-292. My oczywiście bardzo serdecznie do tego Państwa zachęcamy. A teraz przed nami już występ formacji Like No Other. To się nazywa rozpocząć poranek tanecznym krokiem. Ja przyznam, że aż tak sama po prostu chciałam tam do tego kółeczka dołączyć. Bardzo mi się podobało. Mi też się podobało, ale rano to tak obawiam się, że mógłbym sobie coś chyba nadwyrężyć. A może akurat pomogłoby ci to dobrze rozpocząć ten dzień. Obudzić się. A tymczasem witamy w naszym studiu już panią Angelikę, która zresztą tam tańczyła. Angelika Angie Gnacy oraz Krzysztof Profesor Osorodnik. To są założyciele Hip Hop Budy. Witamy serdecznie. Bardzo proszę. Bardzo. Nawet dwa można wziąć. To w takim razie od pytania do Krzysztofa rozpoczniemy. Cóż to było na tym właśnie środku naszego studia? Co to w ogóle właśnie była za prezentacja?
To była bardziej improwizacja ruchem do muzyki. Bitwa taneczna. Freestyle. Tak, powiedzmy to było takie freestyle'owanie luźne. Jak wiadomo, do jednego utworu muzycznego, który mieliśmy okazję słyszeć, tańczyły dziewczyny. Każda w swoim stylu po prostu wyrażała siebie tak, jak tą muzykę słyszała. Tak, ale ja uważam, też słyszałem, że odbywają się czasami właśnie takie bitwy. Czy to polega właśnie na podobnej zasadzie, że jest taka rywalizacja, że każda z osób, która prezentuje się, musi pokazać coś lepszego? Tak. Tak, jest rywalizacja. Na pewno muzyka jest wtedy troszkę bardziej, powiedzmy tam, może nie tyle, że agresywna, ale też specjalnie przygotowana pod takie bitwy. I oczywiście każdy ma swój jakiś styl, który sprawia, że jest oryginalny i dzięki temu, powiedzmy, zderzenie dwóch osób w jednym utworze muzycznym powoduje to, że sędziowie po prostu oceniają to, kto lepiej tą muzykę słyszał, tak? To jest po prostu też właśnie freestyle typowy, typowa improwizacja. To jest taki przyjemny rodzaj rywalizacji, prawda? Bo tutaj nie mamy, prawda, tej bezpośredniej agresji, ale gdzieś tam te emocje, ta adrenalina w nas wzrasta, prawda? Tak, tak. Znaczy to jest wyraz emocji. To jest to, jak czujemy tą muzykę, tak? Jak bity wprowadzają w ruch nasze ciało i jak interpretujemy tą muzykę poprzez swoje ciało. Jest ten element rywalizacji. A chcę wygrać, pokazać się jak najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Muszę czymś przebić tak koleżankę. Jest. Tak, jakiś lepszy trik pokazać, zaprezentować się lepiej. Ale zawsze jest to fair play. Ja się właśnie zastanawiam, na ile to jest ta improwizacja, a na ile to są jakieś tam działania wcześniej zaplanowane. Czy to są ciężkie treningi tak naprawdę. Mnóstwo czasu poświęcone na nawet nie technikę, tylko na znajomość swojego ciała, na ile mogę sobie pozwolić, żeby do danej muzyki, do danego bitu wykonać dany ruch. Czyli to są niezmordowane treningi, czasami po 1000 razy jeden krok. Czyli metoda prób i błędów. Dokładnie. Są to triki wyuczone. Każdy gdzieś tam tancerz ma taki swój trik, którego nawet go wyróżnia od innych. Że nawet są battle taneczne, gdzie dany tancerz zatańczy jakiś trik i wszyscy wiedzą, że to jest jego. Także jak ktoś inny użyje tego triku, robi się taki charakterystyczny znak, czyli kopiowanie i wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie? Ja obserwując cię z boku widziałam, że masz taką w sobie niesamowitą lekkość. To się wypracowuje z czasem, czy to po prostu trzeba się z tym urodzić? Taką lekkością w tańcu, taką gibkością. Samo przyszło, nie żartuję. Nie no, gdzie to się pracuje nad tym. Ja nie ukrywam, że hip-hop poprzez wiele lat ewoluował. Jeżeli chodzi o Polskę, to już w ogóle. Jak ja zaczynałam tańczyć ten w cudzysłowie hip-hop, on wyglądał totalnie inaczej. Jeszcze te 6-7 lat temu totalnie inaczej to wyglądało. Więc nie ukrywam, że ja przez te lata również się uczyłam. Także te osoby, które teraz mają po 16-17 lat i się uczą, mają więcej możliwości jakby. Szybciej im to przychodzi, ale to jest fajne, więc jeżeli jest lekkość, to się cieszę. To znaczy, bo to wy stworzyliście tym młodym ludziom tak naprawdę tutaj możliwości, chociażby w Opolu, prawda Krzysztofie? Kiedy to było? Kiedy do tej formy tańca, do tej kultury, między innymi tak, my to stworzyliśmy. Niecałe 3 lata temu tak oficjalnie zaczęliśmy swoją działalność tutaj w Opolu. Był to nasz taki pomysł na życie, połączony z pasją. Trochę zaryzykowaliśmy oczywiście, ale udało się i możemy realizować to, co lubimy robić. Hip-hop to, jak było widać, luz, no i nazwa też taka luzacka. Hip-hop Buda, czyli w nawiązaniu do szkoły, tak. Rozumiem. Tak. No i ten pomysł chwycił najwyraźniej. To jest tak, Akademia Kultury Hip-Hop, to jest tak ładnie też, żeby... Oficjalnie. Ładnie brzmiało oficjalnie. No i hip-hop Buda, to jest tak... To samo przyszło. To był taki luźny pomysł. A czy się udało? Chyba tak. Jest dużo chętnych do tańca? Dużo talentów się rodzi u was w szkole? To jest... Może inaczej. My nie stawiamy na ilość, tylko na jakość. Mhm. Także czy jest dużo... Wystarczająco, aby móc po prostu. Tak, natomiast robić. Widzimy, jak się rozwijają. Widzimy, jak się rozwijają dziewczyny, które tutaj tańczyły parę chwil temu,
My im gdzieś dajemy też możliwości, ale to są też ich przede wszystkim chęci i ciężka praca. Także pomimo tego, że są systematyczne zajęcia, że są wyjazdy, to oprócz tego one same trenują, one same chcą, one same oglądają, one tym gdzieś tam żyją, tak? Więc to my dajemy ten taki zapalnik, ale dalej to już też zależy od danej osoby, bo wiele razy jest tak, to właśnie widzimy występ dziewczyn. Tak, to jest w pielęgnarii. Widać w tym tańcu, że tak jak pani mówiła, po prostu no, to jest ich życie. Gdyby to ich aż tak nie pochłaniało, no to chyba tak by to nie wyglądało. Znaczy, one też tak w cudzysłowie mnie ciągną. Bo motory, jak człowiek, tak? Tak, jak człowiek już osiąga pewien gdzieś tam wiek, w cudzysłowie, myśli też o innych rzeczach, tak? Dorosłe życie i tak dalej, i tak dalej. I nie zawsze ma czas. Ale ona na przykład tym występem i na Rytmie Ulicy zajęły 4. miejsce w swojej kategorii, to jest bardzo duże osiągnięcie. Największy turniej. Międzynarodowy turniej, właśnie. Tak, więc gdzieś tam dają mi motywację i... Długo ćwiczyliście przed tym występem właśnie? No, kilka dobrych miesięcy. Żeby to tak wszystko grało jak w zegarku. Tak, tak, tak. Ale tutaj muszę zaznaczyć, że to jest... nawet powiem i większość gdzieś tam pomysłów, to są dziewczyny. Ja koordynowałam, ja pokazywałam, czy może być, czy nie zgadzałam się, albo się nie zgadzałam, ale one robią rewolucję. A czy w hip-hopie są jakieś granice? Czy granice właśnie wyznacza ciało? Jakie mamy możliwości? Jeżeli chodzi, rozumiem, o taniec, prawda? Tak. Mhm. Na moje oko to cały czas ewoluuje, każdy coś dodaje od siebie i chyba nie ma tych granic. Oczywiście samo ciało chyba tylko je wyznacza, ale chyba też dużo daje po prostu kreatywność i pomysły i nowe spojrzenie na to, stworzenie czegoś, powiedzmy, czego ludzie jeszcze nie widzieli. I to jest wtedy o tyle ciekawe, że... Tę kreatywność i tę pomysłowość będziemy mogli zobaczyć jutro w Opolu, to znaczy wszyscy Opolanie będą mogli zobaczyć, ale nie tylko wszyscy ci, którzy przyjadą. Właśnie, jutro Opolska, Kalifornia. Dlaczego Kalifornia? Dokładnie dlatego, że pierwszy raz rok temu zorganizowaliśmy tego typu formę bitew tanecznych w Opolu i było bardzo ciepło. Było 26 bądź 27 stopni, nie pamiętam. W każdym razie wszyscy w mieście chodzili w koszulkach i w krótkich spodenkach, jak w Kalifornii, gdzie oczywiście mamy dopiero kwiecień. Wszyscy się opaliliśmy i stąd stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować tą nazwę. Miejmy nadzieję, że jutro jednak to słońce zaświeci nam. I również będziemy mogli do tego właśnie, do tej nazwy nawiązywać. To będzie druga edycja. Ile tancerzy zgłosiło się do występu? Ponad 100 osób z całej Polski, można powiedzieć. I nie tylko I nie tylko z Polski, z zagranicy też. Czech się zgłosili. Czy to jest tak, że jeśli ktoś chce, może przyjść popatrzeć? Oczywiście. Jeśli tak, to gdzie, o której godzinie? Tak, impreza jest otwarta. Oczywiście od 12 w południe startujemy dokładnie na Placu Wolności. Przy pomniku i tam też będzie można oglądać zmagania tancerzy do godziny około 18. Są 3 kategorie: hip-hop, dance, popping oraz breakdance. Można po prostu przyjść, zajrzeć do nas na Facebook po prostu i zajrzeć ewentualnie na plan godzinowy. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany akrobatycznymi formami tańca, to polecam właśnie breaking, czyli breakdance popularnie mówiąc. Natomiast wszelkiego rodzaju zmagania będą już właściwie o 12 i wstęp jest wolny, tak jak wcześniej mówiłem. W tamtym roku było chyba 300 bądź 400 ludzi w kulminacyjnym momencie, więc myślę, że to sporo jak na Opole i dlatego takie widowisko. Termin też nieprzypadkowy, Dni Opola, prawda? I to chyba też jakby będzie wam pomagało w zdobyciu większej rzeszy publiczności. No, liczymy na to. Oczywiście wiadomo, że właśnie ludzie jak wychodzą na Dni Opola, to jest ich więcej i dzięki temu też będą mieli okazję po prostu zobaczyć to, co będzie się działo, a będzie na pewno się działo. To już jutro start o godzinie? 12. Start o godzinie 12. My serdecznie dziękujemy za rozmowę w naszym studiu. Wasz występ jeszcze za chwilę, niebawem. A my teraz do przeglądu prasy. Jakbym potrafił, to zrobiłbym to tanecznym krokiem, ale nie chcę się kompromitować. Próbuj, proszę bardzo. Zapraszamy na zajęcia do nas. Dziękujemy.
Ja na samym początku chciałbym powiedzieć o Turcji i Egipcie. Gazeta Wyborcza dziś napisała: Turcja, Egipt, dziękuję, nie lecę. Polacy boją się latać do modnych krajów Afryki Północnej i Turcji. Ruch czarterowy na niektórych lotniskach spadł nawet o połowę. Za to nad Bałtykiem jest mowa o tym, że będzie tłok. Afryka Północna i Turcja to przez lata były ulubione kierunki polskich turystów, szczególnie zimą, ale popyt na nie siada z powodu lęku przed terroryzmem. Tak zostało tutaj napisane. Jest podany przykład pana, który właśnie zawsze na ferie zimowe wyjeżdżał do Egiptu, ale no, w tym roku wybrał Maltę. Nieco chłodniej było i drożej, no ale bezpieczniej. To przede wszystkim się liczy. No ja przyznam, że wcale się nie dziwię temu, że te kierunki cieszą się mniejszym zainteresowaniem, bo sama się boję. Jeszcze mówiąc, chociaż byłam w Turcji, ani w Turcji. Bardzo mi się podobało, ale byłem jeszcze przed tym właśnie czasem, kiedy tak głośno zaczęło być o terroryzmie, o zamachach i tak dalej. Ale teraz chyba nie wybrałbym się po raz drugi. Może zostaniemy zatem w Opolu, bo w Opolu też się będzie dużo działo w ten weekend. Ja mam właśnie przed sobą taką tutaj ulotkę z tym, co dzisiaj już się rozpoczyna w ramach Dni Opola. A będzie można skorzystać z różnych atrakcji sportowych, chociażby w Centrum Sportu Dzień Otwarty przy ulicy Wandy Rutkiewicz, w napływalni Akwarium, bezpłatna nauka pływania. Na rynku będzie dzisiaj ciekawa konferencja popularno-naukowa Chrystianizacja Polski w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. Na wyspie Pasiece, ogrody wyspy Pasieki, spacer po wyspie z dr Krystyną Słodczyk i Grzegorzem Ostromeckim. W bibliotece dużo różnych ciekawych rzeczy, kiermasz książek, zabawy z czterech stron. W Młodzieżowym Domu Kultury rozbijanie obozowiska, a przepraszam, to przy murach obronnych, rozbijanie obozowiska już rycerskiego dzisiaj. Na Placu Wolności seniorzy podczas Dni Opola 50+, czyli śpiew, moda i gotowanie, także naprawdę dużo tych atrakcji jest, a Filharmonii dzisiaj jeszcze Wesele Figara, opera Mozarta, także też ciekawe atrakcje. No a może o następnych powiem trochę później, jak zdążymy. Mówiłaś o seniorach. Starość też radość, czyli jak się ma w Opolu senior. Z ostrożnych szacunków wynika, że mamy w Opolu 30 tysięcy seniorów. W różnych organizacjach czy stowarzyszeniach skupiających osoby, które wkroczyły w jesień życia, zrzeszonych jest zaledwie 1,5 tysiąca. A co zresztą? No, mowa jest o tym, że z seniorami jest po części tak, że z osobami niepełnosprawnymi, jeśli nie wyciągnie się ich z domu, proponując atrakcyjną formę spędzenia czasu, zamkną się w czterech ścianach, obojętni na zewnętrzny świat. No i właśnie podkreślone jest to w tym artykule, że trzeba szczególną uwagę zwracać na aktywizację seniorów. Ale ja się z tym zgadzam, bo widzę, jak seniorzy kwitną w domach pobytu dziennego, jak oni tam mają muzykę, oni swoje mają towarzystwo, sobie tyle radości, gry. Naprawdę zazdroszczę. Zawsze tak. Jak jestem, to podkreślam. A wiesz, że mamy dzisiaj Dzień Ziemi? Słyszałem. Nie powiedzieliśmy o tym na samym początku, oczywiście, ale mówimy państwu teraz. A myślę, że szczegóły zna Martyna Kawka, która wybrała się do Szczedrzyka. Boże, jak to trudno wymienić z samego rana. Dzień dobry, trudna nazwa, Szczedrzyk, ale piękne miejsce. Tak, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Święto obchodzone od 2009 roku, ogłoszone przez Zgromadzenie ONZ. A to święto ma na celu uświadomienie nam, jakie zagrożenia niesie współczesna cywilizacja. Ja jestem dzisiaj w Szczedrzyku. Wokół mnie pełno zwierząt oraz obok mnie pani Iwona Frasek, która prowadzi ekologiczne gospodarstwo i ekologię uczyniła swoim sposobem na życie i stara się też tę ekologię wdrażać, wszczepiać w umysły i w życie najmłodszych. Dzień dobry pani Iwono, proszę powiedzieć o tej edukacji najmłodszych. Dzień dobry, witam. Naszym zdaniem głównym zadaniem ekologów dzisiaj jest właśnie budowanie świadomości. Żywność swoją drogą, ale świadomość jest bardzo, bardzo ważna, szczególnie właśnie u najmłodszych, bo to, czego ich dzisiaj nauczymy, to nam wróci za ileś tam lat, prawda? I my zrobimy zajęcia tutaj dla dzieciaków, powiedzmy od przedszkola aż po dorosłych, także również o jakieś tam ogrodnicze zajęcia i tak dalej. I na czym polegają te zajęcia? Tak, to są zajęcia głównie z naturą i dla natury i zajęcia, które mają jakby tworzyć przeciwwagę dla tych no dość jednak technicznych dzieciaków dzisiaj, które cały czas siedzą gdzieś za komputerem i tak dalej. Pracujemy z naturą, pracujemy z tym, co znajdziemy, czyli glina, patyki, jakieś tam trawa, zioła, wszystko to, co mogą tu same znaleźć i z tego co robimy coś. Pracujemy także z recyklingiem, różnego rodzaju stworki i inne rzeczy, które oni sami zrobią z czegoś, co tak naprawdę w domu wyrzuciliby do śmieci.
bardzo ważne jest u nas, na naszych zajęciach, nieważne jaki temat, ważne jest, żeby oni obserwowali i wyciągali wnioski, żeby sami pomyśleli nad tym, co zrobili, skąd się to wzięło, jak się to robi i jaki to ma wpływ na nasze życie. Dużą wagę przykładamy do ich kreatywności, żeby oni tak trochę wyszli z siebie, wyszli z tych ram, z tych schematów, które są ciągle wtłaczani. Nie ma czegoś takiego, że o, to zrobiłeś dobrze, to zrobiłeś źle. Każda rzecz jest dobra. Chodzi o to, żeby zajęli się tym tematem, żeby tak naprawdę się na chwilę zapomnieli i zapomnieli, że mają teraz brudne ręce z gliny, czy świnka kogoś opryskała błotem. Po prostu mają przez chwilę się zatopić w tej naturze. Bo najlepsza jest właśnie nauka przez zabawę. My zostajemy w Szczedrzyku. Do zobaczenia za kilkanaście minut. No to się zrobiło sielsko w programie O Polskiej Operanku. Tak, tak. Bardzo się zrobiło sielsko. My zostajemy w tym sielskim klimacie, bo przyroda budzi się do życia, ale też zwierzęta w naszym zoo budzą się do życia. W związku z tym Kasia Plewnia, nasza tutaj redakcyjna koleżanka, która jest wielbicielką zwierząt, może nie wszelkie maści. Ale często wybiera się do zoo. Często wybiera się do zoo. No i zobaczcie Państwo teraz, co Kasia tam zaobserwowała. Roczna samiczka przyjechała z Czech. Już dziś można ją zobaczyć na wybiegu razem z mieszkającym tu od 2 lat łosiem Tośkiem. On jest u siebie. Dla niej to nowy dom. Dla zwierząt zmiana otoczenia jest dużym stresem. Na dodatek ta łosza w swoim macierzystym ogrodzie żyła w dużym stadzie. Dlatego opiekunowie w Opolu zdecydowali, by połączyć zwierzęta. By Tosiek pomógł oswoić się z nową sytuacją swojej współlokatorce. Samiec bardzo ładnie przyjął partnerkę. Ona również zaakceptowała samca. Będziemy po prostu powolutku prowadzić prace hodowlane. Ale na przychówek trzeba będzie poczekać. Zwierzęta są jeszcze bardzo młode. Najważniejsze, by się polubiły. Łosie to największe ssaki wśród jeleniowatych. Ich populacja w naturze zwiększa się, ale w naturalnym środowisku niełatwo je spotkać. Co innego w zoo. Wiosna w zoo, ale też wiosna w naszym studiu, bo już widzę słoneczko tutaj wyszło i świeci po moich nogach. Mam nadzieję, że nie będzie nam za bardzo dzisiaj przeszkadzało. Natomiast w naszym studiu już witamy rozpromienionych gości, którzy cieszą się, bo mają dzisiaj 59. urodziny, ale nie oni, tylko radio, w którym akurat działają. To ja może przedstawię. Pani Kamila Krzanowska, Radio Sygnały, witam serdecznie. Witam. Pan Krzysztof Krzemiński, również z Radia Sygnały. Dzień dobry. Pan Damian Szpyra, redaktor naczelny Radia Sygnały, witamy. Dzień dobry. Jak będziecie świętować te urodziny? Szampan urodziny... już był, tort? No, z szampanem jeszcze się wstrzymamy. Za wczesna pora, sądzę. Za wczesna pora, tak. Ale z urodzinami będzie u nas klasycznie, gramy tyle, ile mamy lat, tyle godzin, ile mamy lat, czyli w tym roku już 59, bez przerwy. Czy program jest już przygotowany? Część będzie, nie wiem, na żywo, część to będą nagrane audycje, jak to wygląda? Wszystko idzie na żywo. Jest to audycja specjalna z tego względu, że też gościmy byłych radiosygnałowców, którzy obecnie też często pracują w mediach albo są po prostu z nami jakoś tak związani z tego względu, że byli w naszej redakcji przez parę lat i teraz też chętnie nas odwiedzają właśnie przy takich okazjach. Radio Sygnały rozpoczęły działalność w 1957 roku. Przez wiele lat to radio wykształciło wielu znanych ludzi, prawda? Wielu znanych ludzi, nie chociażby tutaj w naszym opolskim, że tak powiem, ośrodku dziennikarskim w Radiu Opole jest masa nazwisk. Myślę, że mogę tutaj zacząć od aktualnego prezesa Piotra Moca, ale są też inne postacie, jak na przykład pan już Maćkowiak, czy Adam Wołek, czy Sandra i tak można wymieniać. Czy chociażby, nawet wychodząc troszkę poza Opole, to mamy Damiana Cebulę, czy Piotra Mrówkę z Radia Park. No i można wychodzić jeszcze dalej, gdzieś do Warszawy, gdzie też jeszcze nasi koledzy, których ja pamiętam zaraz po tym, jak skończyli tu licencjat, już pożegnali się z Opolem, wyjechali tam i teraz tam siedzą i tam w tamtejszych mediach działają. Ja może jeszcze naszym widzom podpowiem, jeśli ktoś nie wie, najstarsza opolska akademicka rozgłośnia radiowa działająca przy Uniwersytecie Opolskim to właśnie Radio Sygnały. No i z tego, co tutaj pan redaktor naczelny mówił, no to faktycznie jest to takie pole do popisu dla studentów, no takie pierwsze doświadczenie zawodowe.
Znaczy pierwsze doświadczenie zawodowe jak najbardziej, ale nie zapominajmy, że to funkcjonuje jako koło i też przede wszystkim chodzi o to, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli oprócz tego, że nabywamy jakieś umiejętności, to żebyśmy się przy tym też dobrze bawili. Kamila, czy ty pamiętasz swój pierwszy materiał w radiu? Pamiętam swój pierwszy wywiad i to był dokładnie wywiad z panem Makarem. Był dla mnie trudny, bo był pierwszy i pierwszy raz usłyszałam siebie na antenie i to jest zupełnie inaczej, tak jak teraz sobie rozmawiamy, ponieważ w radiu jeszcze jak gdy siedzimy, to mamy na sobie słuchawki i słyszymy zupełnie inaczej swój głos. Także to był mój pierwszy materiał. Musiałaś się przyzwyczaić właśnie do tego, jak twój głos brzmi w eterze. Ja dokładnie. Coś o tym wiem, bo na początku ja to tak nie mogłem siebie słuchać naprawdę i do tej pory czasami mam takie sytuacje, ale ciężko jest się przyzwyczaić, prawda? To jest coś dziwnego. Ja już się przyzwyczaiłam. A jestem w radiu dopiero od pół roku, także jak zaczęłam studia, to od razu poszłam na rekrutację, także jestem najmłodsza z naszej trójki. Ilu studentów teraz działa w radiosygnałach? Około 30. Czy to są tacy prężni, którzy się pojawiają na co dzień studenci, czy raczej się wymieniacie? No dobra, Krzysiek, to dobrze. Jak najbardziej to są studenci, którzy chcą u nas pracować, czyli wyrażają też jakieś zainteresowanie związane z radiem, chociażby z tego powodu, że to jest wszystko na zasadzie wolontariatu, więc nie jest to praca zarobkowa, jest to praca typowo nastawiona na to, żeby coś podziałać w trakcie studiów, inaczej ten czas spędzić nie tylko albo przy nauce, albo nauce i zabawie, ale także, żeby nauczyć się jakichś umiejętności, które mogą nam się potem przydać. No właśnie teraz widzimy wasze nowe studio, ponieważ jak ja jeszcze studiowałam na Uniwersytecie Opolskim, to mieściliście się w Niechcicu na 11 piętrze. No a teraz od ilu lat już będzie? Czterech? Trzech? Bodajże czterech. Czterech, tak. Damian jeszcze pamięta Niechcic. W studenckim Centrum Kultury, przepiękne pomieszczenia, naprawdę nieźle wyposażone, także macie widać, na czym pracować. To na sprzęt nie macie co narzekać chyba, tak? Nie mamy kompletnie. Jeszcze w tym roku zrobiliśmy sobie takie małe wycieczki szkoleniowe po innych mediach studenckich i kiedy mieliśmy to porównanie, co mają inni, a co mamy my, no to też może inaczej, może też bardziej nauczyliśmy się doceniać to, co mamy, bo mamy naprawdę bardzo fajnie. A jakie macie audycje? To mnie ciekawi. Czego można w radiosygnałach posłuchać, co mogłoby zaciekawić właśnie słuchacza? Codziennie o 18 mamy magazyn studencki i mamy też serwis informacyjny. Krzysiu prowadzi Rokoko. Co to Rokoko? O właśnie, Rokoko to jest audycja muzyczna, o muzyce rockowej, więc o tym, co się aktualnie dzieje. Akurat za antenę jestem odpowiedzialny, więc chętnie mogę powiedzieć, co tam mamy i uważam, że jest to szeroki wybór tych treści, które nadajemy. Też z tego względu, że w radiu studenckim jest pewna dowolność. Nie musimy się nastawiać na żadne, na taki typowo komercyjny odbiór, tylko po prostu to, co ciekawi nas samych, możemy pokazać u nas czy w radiu. No i są audycje naprawdę o wszystkim, zaczynając od seriali, przez filmy, audycje muzyczne oczywiście, no i na przykład też audycje podróżnicze, bo mamy takie dwie, z czego też jedną mam przyjemność prowadzić. Czy to jest tak, że robiąc audycje, czy dobierając też tematy do serwisu informacyjnego, wybieracie takie zagadnienia, które no, są bliskie studentom, żeby to właśnie no, ich zainteresować, bo chyba głównie o to chodzi, prawda? Tak, głównie skupiamy się na tym, co dzieje się w obrębie kampusu, co dzieje się w Opolu, także żeby każdy był po prostu poinformowany. Także jak ktoś włączy sobie nasz magazyn, żeby po prostu wiedział, co może robić dzisiaj wieczorem, albo po prostu w najbliższym czasie. Kiedyś radiosygnały były, można było je usłyszeć za pomocą radiowęzła, a teraz w internecie, czy można jakoś zmierzyć, jaką macie słuchalność? Można, ale jeszcze gramy oprócz tego na kampusie uniwersyteckim, więc to też jest taka rola radia, żeby docierać jak najbliżej studentów, bo oni tam często oprócz tego, że wieczorami to przechodząc czy siadając w przerwie między zajęciami tam są, więc my dla nich gramy non-stop i też wychodzimy na zewnątrz, jesteśmy emitowani w niektórych restauracjach czy barach, więc poszczególne audycje, te, które prezentują się wystarczająco dobrze i te, które też no, mają jakieś takie powiązanie z tematyką restauracji, są emitowane przez naszych też partnerów. Jak odbierają was studenci, bo to mnie ciekawi? Jak odbierają nas studenci? To jest bardzo dobre pytanie, bo my tak naprawdę zajmujemy się, my generujemy pewien przekaz. Studenci ten przekaz odbierają, taką interakcję nawiązują ci nasi studenci w momencie, kiedy na przykład robimy konkursy,
Ale szczerze przyznam, że to jest bardzo dobre pytanie dla nas. Może to czas zadać je słuchaczom z okazji urodzin chociażby 59. A to jest najlepsza właśnie okazja na to, ponieważ wtedy interakcja jest najlepsza i nieważne, czy to jest godzina 17, czy 3:30 nad ranem, bo nawet wtedy są ludzie, którzy są chętni coś posłuchać i wygrać. W zeszłym roku byłem pierwszy raz na urodzinach radia, z tego względu, że no tyle już jestem w tej rozgłośni. I no, dla mnie to było ciekawe doświadczenie, gdy prowadziliśmy program chyba o 5 nad ranem. I ja chciałem opowiedzieć jakąś historię, którą zacząłem od tego, że opowiem ją, bo pewnie już nikt nas nie słucha o tej porze, ale okazało się, że ludzie rzeczywiście no, jakieś takie zarywali nocki z nami. To było bardzo przyjemne, bo od razu się pojawiły ze dwa komentarze na naszym profilu, że spokojnie słuchacze jeszcze są, więc też widać to po tym, że... Jest ta interakcja. Tak, tak. Jest ta interakcja i nawet konkursy odbywały się normalnie w środku nocy. Też mnie to ciekawi, czy po prostu ktoś akurat musiał zarwać nockę i nas słuchał, czy w jakiś sposób też poświęcił trochę czas, żeby z nami się bawić, bo to o to w tym chodzi. Może przechodzi akurat obok kampusu po prostu i nas posłucha. O której zaczynacie to urodzinowe granie? Dzisiaj o 13:00. Dokładnie. I 59 godzin. To duże wyzwanie? Zmieniamy się. To nie jest też tak, że cały czas jedna osoba prowadzi, czy my wszyscy naraz, ale kończymy w niedzielę o 24:00, więc trochę tych gości też jest, którzy to poprowadzą i my na pewno spędzimy tam sporo czasu w tym studio, bo to jest no, dobra okazja też, żeby po prostu spotkać się i poprowadzić ciekawą audycję. W takim razie my z Pawłem życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji 59. urodzin Radia Sygnałów. A państwa zachęcamy do posłuchania tych audycji. Na pewno coś każdy dla siebie znajdzie ciekawego i miłego. A tymczasem? Przegląd prasy. Zobaczmy, co w gazetach. Ja zacznę od takiego trochę poważnego tematu na początek. Bezkarni piraci drogowi. Od 18 maja 2015 roku drogówka może zabrać kierowcy prawo jazdy za zbyt dużą prędkość. Wystarczy, że ktoś jedzie w terenie zabudowanym o 50 km szybciej niż jest to dozwolone, a traci dokument. Ale okazuje się, że niektórzy kierowcy są sprytniejsi od drogówki, bo coraz więcej kierowców, szczególnie tych z dużych miast, korzysta z luki w przepisach drogowych. Podczas zatrzymania za szybką jazdę nie okazują prawa jazdy, przekonując, że zostało w domu albo w innej torebce. Policjant nie może więc fizycznie zatrzymać dokumentu, a starosta wydać decyzji administracyjnej o zatrzymaniu uprawnień na 3 miesiące, bo taka powinna być kara dla kierowcy. Wiem, że się zastanawiałeś, czy przeczytać ten artykuł. No właśnie zastanawiałem się, ale no, z jednej strony wygląda na to, po raz kolejny się potwierdza to, że Polak potrafi, ale z drugiej strony jak najbardziej nie pochwalamy takich zachowań. Nie pochwalamy takich zachowań, dokładnie tak. A ja teraz przeczytam o motolotniarzu, który cudem został wyłowiony z Odry. Rozpoczął się sezon na latanie, to widzimy po prostu za naszymi oknami na całego. No i w Kędzierzynie-Koźlu mężczyznę uratowali bosman z kozielskiej mariny i kapitan statku wycieczkowego. Miał bardzo duże szczęście, podkreślają wodniacy. Motolotniarz latał nad Odrą w okolicach Koźla, Rogów i Januszkowic. Tego dnia po raz pierwszy na wodę wypłynął statek wycieczkowy. No i motolotniarz prawdopodobnie chciał się popisać swoimi umiejętnościami i przelecieć nisko nad statkiem. Przeleciał, ale potem coś poszło nie tak. W niezce rzeki stracił ciąg i wpadł do wody. Na szczęście zauważył to bosman, który z pobliskiej mariny Lasoki, który opowiada, że wyglądało to dramatycznie. Trzeba było mu jak najszybciej pomóc, ale bosman zachował zimną krew i błyskawicznie zadzwonił do kapitana statku. No i udało się tutaj tego pana uratować. Wszystko skończyło się dobrze, ale zachęcamy do tego, żeby jednak myśleć podczas takich lotów i nie popisywać się. Niekoniecznie brawura jest wskazana. A ja teraz zmienię trochę temat. Mówiłaś o słońcu, o tym, że nas rozgrzewa, to ja teraz o czymś na ochłodę. Paprykarz i szparagi na ochłodę. Wyobrażasz sobie lody o takim smaku? Nie. Mieszkańcy naszego kraju są coraz bardziej świadomi i poszukują różnych smaków. Smak śmietankowy czy czekoladowy to dla nich nadal jest no, okej, tak tutaj napisano, ale chcą także spróbować lodów smakujących jak ser gorgoncola z suszoną gruszką chociażby. I tutaj pan Marcin z jednej z pracowni lodów no, wyznaje zasady, że lody można zrobić w zasadzie ze wszystkiego. No, ma u siebie na przykład o smaku wędzonego łososia lody czy o smaku szparagów lub też suszonych borowików. To takie bardziej wykwintne, chyba pasujące do jakichś takich wyrafinowanych dań. Ja chyba jednak wolę te tradycyjne, czekoladowe. No ja też. A ciekawe, jakie lubi Martyna kawka.
Ja na pewno wiem, czego nie lubię. Może nie lubię, to troszeczkę źle powiedziałam, ale boję się owadów. Natomiast ja stoję właśnie koło hotelu dla owadów w Szczedrzyku. Pani Iwono, moim gościem ciągle jest pani Iwona Frasek. Co to jest hotel dla owadów? Co on tu robi? To jest właśnie jeden z efektów prac dzieciaków tutaj w gospodarstwie. Domki dla owadów czy hotele dla owadów buduje się po to, żeby dzikie owady, które dzisiaj już nie mają takich naturalnych warunków, jak kiedyś na wsiach były, miały schronienie na zimę. Po prostu. Rozmawiałyśmy też wcześniej przed wejściem i użyła pani takiego sformułowania permakultura. Co to jest? Wyjaśnijmy widzom. Oj, to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Tak pokrótce powiedziawszy, i ściągnąwszy to tylko na ogród, to jest po prostu takie prowadzenie ogrodu, jakby on był naturalny, jakby był z natury. To jest obserwowanie tego, co w naturze rośnie, jak rośnie, co z czym się lubi, co z czym się nie lubi, co przed czym chroni i stosowanie tego w ogrodzie. Początkowo jest w tym troszeczkę zachodu, trochę pracy, trzeba się wgłębić w temat, on jest dość duży, ale ogólnie na dłuższą metę on jest w miarę bezobsługowy, taki ogród. Zbiory są rewelacyjne, rośliny nie chorują. Ja tylko mogę polecić i to można zrobić równie dobrze na balkonie w mieście lub na malutkiej działeczce, więc prowadzimy swoją drogą też warsztaty z permakultury dla chętnych. To ciekawa propozycja. A skoro jeszcze mówimy o ogrodzie, to jestem ciekawa, czy nasi widzowie znają takie warzywo jak skorzonera. Ja myślę, że pomału już coraz więcej ludzi to zna, bo nasiona można nawet kupić gdzieś, nie? To jest warzywo jesienne, tak samo jak salsefia, czy tam słodki marek, kucmerka polska nazwa. To są wszystko warzywa, które dość dobrze właśnie rosną sobie tam gdzieś same. Nie trzeba tak dużo się nimi opiekować, a jesienią są fajne takie czarne korzonki, które się obiera i można przygotować, nie wiem, ugotować, przygotować z masełkiem, z czosnkiem. Bardzo dobre, bardzo zdrowe. To polecamy skorzonerę. Pani Iwono, jeszcze tak na koniec. Czego życzyć tej naszej matce ziemi w dniu jej święta? Żeby jak najmniej ludzie boleli. Dziękuję pani bardzo. A ja teraz zapraszam na występ grupy Like No Other o polskiej hip-hop budy. You.
myślę, że podczas takiego tańca to trochę tkanki tłuszczowej można spalić, jak myślisz? Myślę, że dużo, na pewno sporo, bo to jeszcze przed takim występem dziewczyny na pewno sporo ćwiczyły, a to zresztą po nich widać. U nas teraz właśnie o odchudzaniu będzie. Ale nim przejdziemy do rozmowy i przedstawimy Państwu naszych gości, zobaczmy krótki felieton. Pani Krystyna od kilku lat walczy z nadwagą. Dotychczas próbowała pozbyć się zbędnych kilogramów na własną rękę. Jednak efekt albo był krótkotrwały, albo nie było go wcale. Tym razem postanowiła spróbować odchudzać się grupowo. Szczupła sylwetka to nie jedyna motywacja. Mam problemy z wagą, a jednocześnie wiem, że to zaczynają się poważne problemy ze zdrowiem. Chciałabym zadbać przede wszystkim o swoje zdrowie. Wszystkie panie zostały dokładnie zważone i zmierzone przy pomocy specjalnego urządzenia. Przeprowadzano też analizę składu ciała. Pani wiek? 45 skończona. I wzrost? 1,72 m. Studentki dietetyki sprawdzały między innymi zawartość wody w organizmie, ilość tkanki tłuszczowej czy wiek metaboliczny, który wskazuje, ile lat ma organizm i w jakiej jest kondycji. Wiek metaboliczny 15 lat starszy właśnie od wieku organizmu. No to jest chyba najgorsze, co mógłbym. Trzeba pracować, nie ma się nad czym załamywać, tak, musimy dokładnie się doszukiwać. Na spotkanie rekrutacyjne przybyło ponad 50 pań. Jednak do dalszego etapu może przejść tylko 15-osobowa grupa. Dostają się osoby do programu, te, które uzyskają dzisiaj najwyższy stopień BMI. Przez 2 miesiące będą spotykać się kilka razy w tygodniu ze studentkami, a te mają wspierać i motywować uczestniczki grupowej metamorfozy. Będziemy mieć zajęcia z Nordic Walking, gdzie panie będą mogły rozmawiać i komunikować się z nami, ze studentkami dietetyki odnośnie rad dotyczących żywienia. A wszystko po to, by w te wakacje panie mogły nie tylko prezentować się zjawiskowo, ale przede wszystkim poprawić stan zdrowia. Właśnie, to zdrowie jest najważniejsze. Nie zawsze ten wygląd jest takim priorytetem, ale to zdrowie jednak. No, ale idzie wiosna, więc wiele osób też chce wyglądać pięknie. No, my też. Może czegoś dowiemy się nowego, jakieś rady tutaj. Jakiś magiczny taki eliksir może poznamy. Zasięgniemy jakieś porady właśnie. A w naszym studiu pani Ewa Szura z Instytutu Kosmetologii PWSZ w Nysie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sonia Dziergas, studentka dietetyki, instruktorka fitness. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pani Daria Wierzbicka, uczestniczka projektu od XL-ki do modelki. Dzień dobry. Pani Daria, dlaczego się pani zgłosiła do tego projektu? Wydaje mi się, że to najwyższa pora, żeby zacząć dbać o siebie. No, chciałam zadbać o swoje zdrowie, o swój wygląd. Nie chciałam potem w późniejszych latach mieć problemy zdrowotne po prostu. No i wiadomo, mam 24 lata, no i chciałabym wyglądać ładnie, atrakcyjnie. Pani Ewo, na czym ten projekt będzie dokładnie polegać? No, był już casting, zakwalifikowałyście panie jakąś ilość chętnych pań do tego projektu. Co dalej? Albo ewentualnie też, jakby pani mogła powiedzieć, co było kryterium? Kto mógł się zakwalifikować? Ja może powiem tak, to jest druga edycja programu, czyli pierwsze koty już za nami. Koty za płoty pierwsze już były. Po drugie, jesteśmy już w trakcie tego programu, czyli nie na czym będzie on polegał, a właściwie na czym on polega już, bo już jesteśmy po jakby 2 tygodniach pracy. I po kolei, była rekrutacja, nazwaliśmy to raczej rekrutacją niż castingiem, żeby nie przestraszyć osoby, bo ten casting brzmi dziwnie czasami. Więc była to rekrutacja, gdzie tak naprawdę wyznacznikiem były takie dwie rzeczy, które braliśmy pod uwagę. Przede wszystkim musiała to być osoba pełnoletnia i która nie jest starsza niż 45 lat, tak? Czyli od 18 do 45 roku życia były takie widełki, jeśli chodzi o wiek. I najwyższy wskaźnik masy ciała, BMI. Robiliśmy pomiary specjalistycznym sprzętem i to były takie jakby wyznaczniki. Trzecia bardzo ważna rzecz to taka, gdzie panie musiały być dla nas w trzech jakby w tygodniu terminach dyspozycyjne. To też jest ważne, bo my tutaj pracujemy, studiujemy, musimy godzić różne obowiązki, więc to my tak jakby narzucałyśmy ten czas, gdzie panie mogłyby z nami ewentualnie uczestniczyć w aktywności fizycznej. Czyli na przykład, jeżeli pani miała 20 lat, miała najwyższe BMI, a nie mogła być w poniedziałek, środę i piątek z nami o 18, no to już automatycznie nie mogła, musiała być. Czasami na przykład praca ją dyskwalifikowała, więc no to było takie trochę przykre, ale no tak musiałyśmy zrobić, bo jest to też program darmowy, więc to my robimy to przy okazji. A co w te 3 dni robicie, pani Soniu? 2 razy w tygodniu mamy zajęcia fitness, poniedziałki i piątki.
W środę mamy zajęcia Nordic Walking. Dodatkowo co drugi tydzień mamy pomiary za pomocą analizatora składu ciała, a także prelekcje, wykłady odnośnie zdrowego stylu życia. Ile można zrzucić kilogramów przez taki czas, jak właśnie trwa ten program? Chodzi o takie mądre podejście, około 1 kilogram w ciągu tygodnia, tak byśmy chciały. W tamtej edycji udało się pani w ciągu dwóch miesięcy 10 kilogramów zrzucić. Ten program też 2 miesiące potrwa, tak? Tak, tak, Ile pan się zakwalifikowało? 17 pań. Tyle ja miałyśmy miejsc. Ograniczała nas sala do zajęć fitness, bo wiadomo, jeśli chodzi o marszki i kamień, to nawet zapraszamy ludzi, którzy się nie dostali, i nawet ich znajomych. Każdy może przyjść pomaszerować z nami. Ale do programu 17 pań zakwalifikowałyśmy. Oprócz ćwiczeń jest jakaś rygorystyczna dieta? No nie, właśnie my skupiamy się, nie ma diety, nie ma, żadna pani nie ma dobranej indywidualnej diety konkretnej. To by się wiązało z ciężką pracą, z wywiadami, my tego nie robimy, nawet nie powinniśmy, bo studenci są jeszcze studentami, a nie możemy też za bardzo jakby nadwyrężać pracy wykładowców. I my też bardziej chcemy zrobić to tak jakby, żeby to było przy okazji, żeby na razie osobom zaproponować aktywność i zmienić kilka ich najgorszych jakby nawyków żywieniowych. I my prowadzimy, mamy takie przygotowane specjalne dzienniczki, które panie prowadzą, mają zapisywać, co jedzą, co piją, ile tego jest w tej diecie. I systematycznie studentki z trzeciego roku, które mają jakby najlepsze przygotowanie, bo tutaj akurat Sonia, przewodnicząca koła naukowego Trzymaj Formę, jest na pierwszym roku i wiadomo, że wiedza na pierwszym roku, a na trzecim roku jest inna, więc poprosiłam o to studentki z trzeciego roku, żeby weryfikowały tą wiedzę i zawsze zbierają dzienniczki w czasie zajęć i patrzą i zakreślają, gdzieś tam chwalą, gdzieś tam, wiadomo, ganią, krytykują i później omawiamy to na bieżąco, a i na tym jeszcze będzie, na podstawie tych błędów będą jeszcze robione jakby prezentacje, prelekcje. Pani Dario, czy już pani, właśnie, przepraszam, powiedziano, tego proszę nie jeść, tu proszę tak, się ograniczać, oczywiście, a tutaj to takie ćwiczenia, już jest wyznaczony ten cel? Oczywiście, że tak. Na początku robiłam małe błędy. Na przykład jadłam banany, dużą ilość bananów. Myślałam, że to jest dobrze. Przecież to jest owoc. Ale nie. Niestety nie. Dla osób, które chcą zrzucić wagę, muszą być na diecie redukcyjnej, banany nie są odpowiednie. Najlepiej zastąpić je jabłkami, truskawkami, kiwi, coś takiego. To może teraz sprawdźmy, jak ten pomiar, tłuszczu wygląda. Możemy? Jasne. Dobrze, to może jeszcze jakieś ćwiczenie zaproponuję. Zobaczmy. Czy to jest ta chwila, której bardzo nie chciałem? Tak, muszę przyznać, że wczoraj właśnie ćwiczyłem, jak z gracją ściągnąć buty i skarpetki. No tak, bo ty jesteś ten odważny. Tak, a ja jestem jednak, ten odważny, jednak ale mam nadzieję, że takie ćwiczenie opory nam, Iwona, wykonasz i że wiesz, że też zaprezentujesz swoje muszę umiejętności. Muszę zdezynfekować stopę? Dobrze. A ja akurat tutaj podejdę i się poprzyglądam, jak to się uruchamia. No, jakie informacje będę mieć na temat bardzo dużo informacji. Swojego ciała? Aktualna masa ciała, ilość tkanki tłuszczowej procentowa i kilogramowa, zawartość mięśni, tkanka mięśniowa, zawartość wody w organizmie, bieg metaboliczny. Można tutaj też uzyskać wynik wieku metabolicznego. Dobrze, Paweł, już jest okej. Okay. Próbuj. Jest okej? Okay? Tak? Dobrze, skoro tak twierdzisz, no jestem to po prostu bardzo ciekawa. Zżera cię ciekawość. Oczywiście, jak zawsze. Tutaj, tak? Sylwetka wyprostowana, wzdłuż tułowia. Wow, to chwila prawdy. Ta pięta prawa tak jakby mogła być bardziej na blaszce z tyłu. Dobrze, a, okej. Okay. Wyprostować się. Czy to długo trwa, takie badanie? Nie, widzę, ile ważysz. Trzeba zdradzić swój bieg i wzrost za chwilkę. O, powiem, że się mile zaskoczyłem. 81. Cały czas rusza. Przepraszam, dobrze, to już stoję nieruchomo, bo badanie nie wyjdzie inaczej pewnie. Enter. A tak, mogę tak, pani tutaj magiczne guziki wciska, tak, wszystko to pasuje. Pana wiek? 27 lat mam. Wow, Paweł, i do wagi, i do wzrostu się przyznałeś, odważny jesteś. Wzrost? 1,82 m, tak mam w dowodzie. Panie mój mąż. I uwaga, co ten pomiar nam wykazał? Jest. Drukuję. Mogę schodzić? Tak. O. No to teraz chwila prawdy. Będzie analiza. Wiek metaboliczny 24 lata, więc nie jestem młodszy. No. To mnie pani pocieszyła. Tkanka tłuszczowa w normie, 17%. Pięknie, w normie Paweł. Mężczyzna od 18 do 19%.
Sportowiec. Czyli nie jest ze mną tak źle, proszę jak bardzo. Myślałem. Dbaj o siebie. Świetnie. Znaczy jestem zadowolony. No, to tak bez pomiaru bym powiedziała, szczerze mówiąc. Proszę? Bez pomiaru można powiedzieć, że tam akurat... O, dziękuję. A jakie pani ewentualnie ćwiczenia zalecają? Co robić? Co pani też wykonują na swoich zajęciach? Cel i dla kogo one są skierowane? Jeżeli mówimy o programie od XL-ki do modelki, to muszą to być zajęcia przewidziane oczywiście i dostosowane do osób z nadwagą i osób z otyłością. Ważne jest to, żeby wykonywać wszystkie ruchy bezpiecznie, no wiadomo, jak zresztą przy każdym treningu. Ja szczególną uwagę zwracam do stawiania kończyn na podłożu. Jakiekolwiek by nie było, nigdy nie chcemy, żeby to było tupanie, tylko żeby był każdy ruch wyhamowany, noga położona bezpiecznie i tak jakby po cichu, tak mówię, czasami wizualizację stosuję. Zapraszam, to może usiądźmy właśnie, porozmawiamy jeszcze chwilę o tym. Ubrać swoje buty szybko. Paweł będzie w tym buty ubierał, a ja właśnie zapytam o te ćwiczenia. Jak to jest? Jakie pani ćwiczenia właśnie dobieracie? Pod kątem sylwetki też często? Nie, pod kątem, znaczy no, pod kątem gabarytów, no tak, jak najbardziej. Tu mamy program od XL-ki do modelki. Panie z nadwagą, panie z otyłością. Panie zdrowe, muszą być i sprawne. Czy to jest tak, że samo cardio, czy jeszcze jakieś tak, inne ćwiczenia wzmacniające? Tak, no, fat burner, cardio plus troszkę wzmacniania zawsze gdzieś tam towarzyszy treningowi. Nawet czy chcemy, czy nie, zawsze wzmacniamy trochę ciało. Choćby nawet, jeżeli powiem, że przy wszystkich ćwiczeniach trzymamy wyprostowaną sylwetkę, proste plecy, no to już wzmacniają się mięśnie grzbietu, które przeważnie są bardziej rozciągnięte niż napięte. Także tutaj wzmacnianie zawsze towarzyszy chyba każdemu treningowi. Czy jest więcej biegania, skakania, czy nie jakieś? Nie może być biegania ani skakania. Zawsze musi być jedna stopa w kontakcie z podłożem. W takich zajęciach. Nie może być tak, że jednocześnie odrywamy dwie stopy. Jest to niebezpieczne u pań, które mają troszkę więcej kilogramów niż powinny mieć. I tak już stawy są mocno narażone przy codziennych czynnościach, przy choćby nawet chodzeniu. Tak? Te stawy więcej dźwigają niż powinny, więc one już są w gorszej kondycji niż u kogoś, kto tej nadwagi nie ma. Dlatego my musimy tym bardziej uważać. Idealnie byłoby to robić w środowisku wodnym, ale wiadomo, że to już jest trochę... wiąże się z taką... no... całą otoczką. Bardzo dziękujemy za tę wizytę w naszym studiu. Czekamy na efekty i trzymamy kciuki. Tak, trzymamy kciuki, żeby tutaj udało się zrzucić te zbędne kilogramy. A jak się już uda zrzucić, no to może można wystartować w wyborach Miss. Tak jak nasze miski, które wczoraj bujały w obłokach. Zobaczcie państwo sami. Na początku zaczęliśmy pracę. Praca, czyli sesja zdjęciowa koło samolotów, żeby pokazać obraz tutaj naszego aeroklubu polskiego. Następnie będzie zabawa, czyli będą loty szybowcami oraz balonem. Może coś takiego niepowtarzalnego dla dziewczyn. Wiadomo, nie każda może wygrać, ale chciałam, żeby każda z nich miała bardzo fajne przeżycia, bardzo miłe wspomnienia właśnie z tym konkursem. Dzisiejsze loty, jakie żeśmy przygotowali, to są loty za wyciągarką, szybowcem puchacz. Będą to loty około 15 minut. Każda kandydatka będzie miała okazję poznać Opolszczyznę z góry. To będzie mój pierwszy raz i mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Nie będę się bała, nie będę się stresowała, ale jeżeli będą dziewczyny ze mną, to będziemy piszczeć wszystkie razem, więc nie ma problemu. Muszę powiedzieć, że zazdroszczę tym kandydatkom na Miss, bym tak trochę pobujał w obłokach. A ja dostałam zaproszenie na lot szybowcem, ale najpierw pan zalecił mi 3 razy przejechać rolę kosterem, żebym się przyzwyczaiła do leciałem raz, emocji. Jechałem raz i dziękuję. A tymczasem my doleciliśmy już do końca naszego programu. Mamy pozdrowienia. Pani Edyta Dambończyk z Walec pozdrawia redakcję TVP Trzyopole. Pani Edyto, my również pozdrawiamy i na Facebooku naszym będzie dostępne piękne zdjęcie kwiatów chyba z ogrodu pani Edyty, które pani Edyta do nas wysłała.
Można kliknąć lubię to, jeśli Państwu się to zdjęcie oczywiście spodoba. A tymczasem jeszcze przed nami prognoza pogody, którą przedstawi Martyna Kawka z pięknego, słonecznego miejsca. A potem będzie, oj przepraszam, to przed tym, tak czy owak, Maćka Nowaka, którego gościem będzie dzisiaj Robert Ćwikliński, który opowie o kibicowskiej wyprawie. Serdecznie Państwa zapraszamy również na tę rozmowę, która już tuż po naszym programie. A teraz już bardzo dziękujemy i udanego weekendu Państwu życzymy.